Aha. Wchodź. Śpiący jeszcze, tak? Śpiący jeszcze, ojej. Witam Was na kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać dzień z życia, czyli od rana do wieczora, tak jak to mniej więcej u mnie wygląda w dzień wolny, kiedy nie pracuję. Dzisiaj mamy sobotę, także każdy taki dzień standardowo zaczynam sprawdzeniem wagi, później lecę na cardio. Cardio robię 5 razy w tygodniu. Ja już teraz jestem właśnie po swojej sesji cardio, także teraz piję suple i za jakieś pół godziny śniadanie. Więc właśnie zawsze przed tym śniadaniem używam 20 gramów glutaminy i pół saszetki Vivomixu. Z tym, że Vivomixu akurat nie korzystam, z Vivomixu nie korzystam każdego dnia, bo jest to naprawdę dość mocny probiotyk i też nie można z tym przesadzić, tak? Ja akurat go dobrze toleruję, służy mi. Zauważyłem, że się fajnie sprawdza, ale też w nadmiarze może być szkodliwy. Więc w moim przypadku są to dwie saszetki tygodniowo. Pół saszetki w sobotę i w niedzielę i później po pół saszetki wtorek, środa powiedzmy. I tak jak wspomniałem właśnie, do tego leci 20 gramów glutaminy. Odczekuję sobie 20-30 minut i biorę się za śniadanie. Kolejna sprawa, płatki ryżowe, które właśnie jem na śniadaniu. Tutaj macie w misce już przygotowane, bo robię to tak, że zalewam je sobie wrzątkiem dzień wcześniej z tego względu, że właśnie używając tych probiotyków rano, nie powinno się później po spożyciu ich jeść ciepłego posiłku, bo w wyższej temperaturze te probiotyki powiedzmy giną i nie są odpowiednio przyswajane. Dlatego ja sobie zalewam te płatki dzień wcześniej i później po prostu ten posiłek jem na zimno, bo jeżeli bym zalał tym wrzątkiem teraz, no to za te 20-30 minut dalej by to było w dość wysokiej temperaturze. Także ja się zabieram za wybicie tego, później śniadanie. Czyli tak jak widzieliście na tamtym materiale poprzednim, tutaj mam akurat 150 płatków ryżowych. Do tego pójdą jakieś owoce mrożone, izolat i parę wafli z dżemem. Potem jakaś godzinka, półtorej i lecę na trening i wrzucę Wam właśnie jakieś nagrywki z treningu, poopowiadam przy okazji, jak u mnie wygląda ten split treningowy, jak to tam rozkłada się w skali tygodnia, coś więcej na ten temat powiem. I teraz ucinam, przenosimy się na trening. Ok, także ja już jestem po treningu, szama zjedzona, można montować film. Wrzucę Wam tutaj, jak to wyglądało na moim treningu. Byliśmy z Darem dzisiaj razem, no bo tak jak wspominałem, jest sobota, więc tego czasu mamy trochę więcej. Pokażę Wam, jak trenowaliśmy i przy okazji opowiem coś więcej. Okej, odpalam. Także zaczynamy. Nie będę tutaj opisywał konkretnie tego treningu, coś tam może mniej więcej powiem, ale generalnie powiem Wam, jak ja trenuję, coś powiem też więcej, jak Dara trenuje, chociaż ona tam ma swój schemat, ja się tam nie wtrącam, powiedzmy. U mnie to generalnie wygląda tak, że aktualnie jestem po zawodach jakieś 15-16 tygodni i w tym okresie skupiłem się głównie na poprawie ramion i klatki, więc tą klatkę trenowałem dwa razy w tygodniu, raczej trenuję dalej. Łapy robię w niedzielę razem i do tego do sesji push i pull w tygodniu dokładam po jednym treningu, po jednym ćwiczeniu, przepraszam. Także schemat w tygodniu wygląda tak, że we wtorek robię push. Z czym są to 4 ćwiczenia na klatkę, jedno na barki, jedno na triceps. Środa pull, typowo plecy plus jedno na biceps. Piątek robię całe nogi, delikatnie dwugłowy, jest to trening bardziej nastawiony na czwórki. Sobota klatka drugi raz z barkami. Wtedy po 3 ćwiczenia na barki, 3 na klatkę, jest to właśnie trening, który robiłem dzisiaj. I w niedzielę robię łapy i dwugłowy uda. Na te dwugłowy mam wtedy 3 ćwiczenia i po 3 ćwiczenia na biceps, po 3 ćwiczenia na triceps. I tak to właśnie wygląda w skali tygodnia. Myślę, że od tamtej pory, odkąd zacząłem ten okres masowy, no udało mi się w jakimś stopniu poprawić, szczególnie te łapy, bo z tym miałem zawsze największy problem. Dalej one odstają, ale wygląda to już lepiej, szczególnie w pozie klatka bokiem, przypuśćmy, czy triceps bokiem, no wygląda to lepiej. Nie jest tak, jak to było tam właśnie w tym okresie przedstartowym, gdzie tych rąk praktycznie w ogóle nie było. Teraz już widać, że coś tam urosły. Tutaj moja ostatnia seria, wyciskałem na skosie 52,5 kg.
Na szczęście był akurat dzisiaj John, to jest osoba, która no akurat jako jedna z niewielu powiedzmy zna się na rzeczy, wie jak pomóc, tak żeby nie zaszkodzić. On też był kulturystą, często dużo gadamy na treningu, co też nie jest zawsze dobre, tak, bo człowiek czasami się rozgada i potem ten trening trwa dłużej niż powinien. No ale jak czasami macie z kimś pogadać o takich tematach, które Was właśnie, wiecie, interesują i tak dalej, jak złapiecie z kimś kontakt, mimo że on ma 60 parę lat, jest dużo starszy ode mnie, ale często właśnie wspomina, jak to wyglądało właśnie 20-30 lat temu pod względem kulturystyki i tak dalej, to czasami pół godziny, 40 minut gadałem po treningu i nie ma końca. No ale ten, nie o tym dzisiaj, to tak wtrąciłem tylko. Co tu jeszcze mogę dodać odnośnie swojego treningu? Ja bazuję tutaj w większości ćwiczeń na jednej serii głównej i do tego dokładam serię back-off. Czasami robię dwie serie na takim samym zakresie powtórzeń i z takim samym obciążeniem, ale większość jest to na zasadzie właśnie seria główna plus seria back-off, czyli ściągam tam, no tak powiedzmy 20-30% ciężaru i staram się zrobić więcej powtórzeń. Tutaj akurat robię wyciskanie na tej maszynie, bo Smith był zajęty, zazwyczaj robię wyciskanie na maszynie Smitha. Pierwszy raz w zasadzie to tutaj robiłem, ale weszło w miarę ok. Wracając do tematu, więc generalnie tak wygląda mój trening, że bazowych serii w każdym ćwiczeniu mam dwie, maksymalnie trzy. Trzy w przypadku bardziej izolowanych ćwiczeń, ale też nie zawsze. I generalnie każdą serię staram się zrobić do upadku mięśniowego z zachowaniem odpowiedniej techniki. Wspominałem o tym już nieraz na nagraniach, ale mówię o tym jeszcze raz, bo naprawdę jest to moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, żeby trenować ciężko, ale mądrze, żeby ta technika nawet w tych ostatnich powtórzeniach była niemal taka sama jak przy pierwszych powtórzeniach, żeby ta technika nam nie uciekała z powtórzenia na powtórzenie, bo wtedy no po prostu oszukujemy sami siebie, ten progres nie jest taki, jak i być powinien, bo wydaje nam się, że progresujemy, a tak wcale nie jest. Powiem coś może teraz o tym, jak Daria trenuje. Chociaż za wiele może tu się nie będę rozgadywał, bo też nie wiem za bardzo, tak, bo ona tam ma swój schemat, ale wiem, że na pewno trenuje zazwyczaj od poniedziałku do piątku, czasem też chodzi w sobotę. Z tym, że jej sesje są krótsze od moich, bo ona tam trenuje siłę o 45-50 minut zazwyczaj, potem sobie robi jeszcze cardio i dzieli sobie ten trening na górę-dół. Dół zazwyczaj są to bazowe takie ćwiczenia na pośladki, dwugłowe, mniej typowo na czwórki, no bo jednak no kobiety nie bazują na takich ćwiczeniach, jak przypuśćmy, nie wiem, prostowanie. Ut na maszynie, tak? Więc to są takie ćwiczenia bardziej skierowane na pośladki i dwugłowe. No oczywiście czworogłowe też zaangażuję przy przysiadach i tak dalej, ale nie ma nic takiego typowo na te czwórki. Czy nawet jak robię jakiś leg press, to właśnie z takim rozstawem szerokim i ułożeniem nóg wysoko na platformie, żeby bardziej zaangażować te pośladki. A co do treningu góry, no to tam robi sobie po 2-3 ćwiczenia na większe partie, jak przypuśćmy w zasadzie na plecy. I na barki, na klatkę chyba z tego co wiem to 1-2 i 1-2 na ręce i tak robi 2 razy w tygodniu, a ten trening dołu wypada jej zazwyczaj 3 razy. Ewentualnie jeżeli tam w tygodniu wypadnie jakiś dzień, gdzie nie może sobie pozwolić na trening, to wtedy właśnie idzie w sobotę, tak jak dzisiaj była ze mną i też ten trening robi. Chociaż z tego co wiem to ostatnio pozmieniała sobie właśnie tak, żeby mieć dzień przerwy, żeby nie robić tych 5 treningów pod rząd, tylko przypuśćmy sobie pójdzie poniedziałek, wtorek, w środę zrobi offa, potem czwartek, piątek, sobota. No bo moim zdaniem, znaczy zależy jak to trenuję, ale robienie 5 sesji treningowych pod rząd dzień w dzień, no to też nie jest moim zdaniem optymalne dla większości przynajmniej. Kwestia właśnie tego jak trenujemy, jak bardzo ciężko trenujemy, bo ja na przykład zauważyłem, że po 2 takich cięższych treningach ciężko mi jest wykonać ten trzeci, chociaż paradoksalnie teraz tak robię, no ale ta sesja, która wypada mi w niedzielę, po piątku i sobocie, w piątek mam nogi, w sobotę właśnie ten trening, co widzicie, klatka, barki, w niedzielę mam dwugłowę z ramionami, więc ta sesja nie jest jakaś taka mega wymagająca, bo tam mam w zasadzie jedno takie ciężkie ćwiczenie, martwy ciąg na prostych nogach, dwie izolacje w postaci uginania na dwugłowę, no i potem łapy. Więc suma summarum nie jest to jakieś obciążające dla układu nerwowego, ale generalnie zazwyczaj jestem za tym, żeby trenować mniej niż więcej. Na pewno jeżeli miałbym wybierać przypuśćmy między 4 a 6 sesjami w tygodniu, to zdecydowanie wybrałbym 4, bo niedawno dopiero tak naprawdę uświadomiłem sobie, jaka ta regeneracja jest ważna. Też o tym mówiłem już na materiale odnośnie mojej metamorfozy, jak nie widzieliście, to sobie zerknijcie, bo tam wszystko wyjaśniam, ale generalnie
no, trenowanie w skrócie, trenowanie częściej wcale nie przyniesie nam lepszych efektów i tutaj musicie zwrócić uwagę głównie właśnie na to, jak się regenerujecie. Też sen jest bardzo ważny. Ja staram się robić te drzemki w ciągu dnia, jak mam możliwość, nawet głupie 20 minut, nawet głupie 20-30 minut przed treningiem zauważyłem, że w moim przypadku robi sporą różnicę. Ok, w tym momencie się kończy trening. Ja zapraszam Was do dalszej części materiału. Pokażę Wam, jak wygląda dalszy dzień. Pozdro. Ok, przy okazji, że dzisiaj nagrywamy dzień z życia, pokażę Wam, jak wyglądają nasze takie cotygodniowe zakupy, bo zazwyczaj kupujemy wszystko raz w tygodniu, ewentualnie tam w tygodniu coś się dokupi, ale zawsze takie jedne grubsze zakupy robimy właśnie co czwartek zazwyczaj. Część kupujemy w Tesco, a część w polskim sklepie. W polskim sklepie, no to wiadomo, produkty, które też są dostępne w Polsce, tak jak przypuśćmy choćby serek wiejski czy płatki ryżowe, bo tego nie ma akurat w sklepach typu Tesco. Ale większość jednak kupujemy właśnie w Tesco. No i pokażę Wam, co tutaj mamy. Część będzie Dari produktów, nie wszystkie są moje oczywiście, no bo tego jest naprawdę sporo. Ryż, który też Wam pokazywałem, gotowy ryż, który możecie po prostu rzucić do mikrofalówki i bez żadnego gotowania macie tylko i wyłącznie do podgrzania już gotowy produkt. Dalej jakieś warzywa, tutaj akurat rzodkiewka. No tutaj w paczce mam w zasadzie tylko i wyłącznie mięso. To może ja już tego nie będę Wam rozpakowywał. Po prostu powiem, że tutaj jest kurczak i mielone 5% tłuszczu. Głównie w zasadzie ja na tym bazuję, tylko i wyłącznie kurczak albo właśnie to mielone. Czasami jakiś stek wpadnie raz tam, może w tygodniu, no zależy jaką mam ochotę, ale głównie właśnie takie mięcho. Co tu mamy dalej? Wafle, o których Wam też wspominałem wcześniej, używam ich czasami po treningu, dorzucę sobie je, bo mają praktycznie niewiele tłuszczu, praktycznie w ogóle. No i głównie tutaj są węglowodany, tak? Co tu jeszcze mamy? Jajka. Ja akurat nie mogę jajek jeść, niedobrze je toleruję, więc to nie moje. Wafle ryżowe. Nie wiem, co to jest, nieważne. Okej. Bagle. To też głównie Daria je, ale też mają fajne makro, bo mamy w jednym 25 węglowodanów i praktycznie nic więcej. Także to jest... No to jest też na zasadzie jak tosty praktycznie. Też po prostu mąka pszenna. Dobra, tu jakiś dezodorant, żel pod prysznic, nieważne. Owoce, nektarynki, jabłka. Ja będę wykładał tutaj na razie, później się to ogarnie. Jeszcze kolejna paczka rzodkiewek, sałata. Ryż. Tego akurat ja używam, no mi się nie opłaca kupować w paczkach. Po 100 gramów, no bo ile bym tych paczek musiał kupić, jak jem, no nie wiem, 300 ponad gramów dziennie tego ryżu, tak. Tu jakiś serek, jogurt grecki bez tłuszczu, to też Daria tego używa. Co tu jeszcze mamy? Szynka jedna z kurczaka, jedna wieprzowa. I tutaj tego tłuszczu no naprawdę jest niewiele, no około 2 gramów na 100 gramów, ja, jest na 100 gram produktu. Ja nawet tego tłuszczu nie wliczam. Uznaję, że po prostu go nie ma, liczę to jako zero. No ale to już tam według tego, jak to tam sobie działa. Co tu jeszcze? Mandarynki. No i tu już w zasadzie nic nie ma ciekawego. Pomidor, ogórek i jogurki z słoiku. Oprócz tego jeszcze tutaj mamy warzywa mrożone i owoce. Miałeś mi dwie paczki wziąć. No i kola i Fanta. Kola i Fanta. No i w sumie to tyle z tych dzisiejszych zakupów, no, tak? Kola Fanta też bez cukru. Tak? No tak, tak, no. Ale to już nawet nie mówię, bo wydawało mi się, że wiadome, tak. No i myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o produkty. Mówię, część też kupujemy w polskim sklepie. Ja też dzisiaj byłem. To właśnie tego typu płatki kupuję, bo używam ich przed treningiem. Mówię, serki wiejskie. Co tam jeszcze w polskim sklepie się głównie bierze, takiego co nie ma w Tesco na przykład? Mleko na przykład. No mleko, no tak, no takie podstawy, ale mówię, większość kupujemy właśnie w Tesco i to jest taka baza, którą praktycznie używamy na co dzień. Ja oprócz tego jeszcze używam kleiku ryżowego, ale to akurat kupuję albo online, albo w innym sklepie, bo akurat w Tesco nie ma. I myślę, że to tyle z takich bazowych, podstawowych produktów, które używamy. Mhm. Także na tym zakończymy na ten moment. Jak co weekend, bo jest więcej czasu, idziemy sobie na długi spacer. Tu
tutaj możecie zobaczyć, jakie mamy widoki, że wszędzie w sumie dookoła są górki i pagórki, więc bez samochodu no to trochę jednak ciężko, jakby tak miał iść na pieszo do pracy i potem tą górką wracać, bo może aż tak nie widać, ale naprawdę ona jest w miarę wysoko idzie. Więc idziemy i się relaksujemy. A jeżeli ktoś ma spaniela, to wie, jakie te psy są energiczne. Po prostu by latał cały czas. Taki psiak naprawdę musi się wybiegać. Dawaj! Dawaj go! Że nie wiem, czy kamera będzie po prostu podążać za nim. Dosłownie. Jak piesek zadowolony, to i wszyscy zadowoleni. Potem śpi jak zabity. Nie zawraca tyłka, że tak powiem. Bo on też jest straszny taki przytulacha, że ciągle by chciał się bawić. Ciągle przynosi nam jakieś miśki. Tak? Miśki przynosisz? No. I ciągle po prostu potrzebuje atencji ten pies. No. Różne, nie wiem co ja mówię. Różne co, że gluty się zatrzymują. Teraz kilka słów ode mnie na temat rolowania. Jakie to jest ważne, bynajmniej w mojej opinii, bo ja jestem bardzo podatna na kontuzję. Ta roka, którą my mamy, ona jest dość twarda, te kolce są wystające i fajnie po prostu na niej rolujemy nasze ciało. W zależności oczywiście jeszcze mamy problem. Ja mam duży problem z plecami. Często po przysiadach, jeżeli mam jakiś gorszy dzień i źle je wykonam na siłowni, no to te plecy mi trochę puchną, tak? Więc te mięśnie sobie rozbijam na rolce. Trzeba to też umieć tak naprawdę robić, bo to nie jest takie proste. I w tych miejscach, gdzie czujemy ból, najczęściej u mnie to jest pod łopatkami, się zatrzymujemy i dociskamy, żeby był ucisk i te mięśnia się fajnie rozwiązują i relaksują. Ja dzisiaj akurat powinnam rolować pośladki, bo jestem po nogach, ale też zazwyczaj to robię ogólnie, rolowanie, na koniec dnia. Na koniec dnia, nie prosto po treningu, bo czasami no też, jak są te mięśnie pospinane i je rozrolujemy za wcześnie i na drugi dzień pójdziemy na trening, no to też można łatwo się nabawić jakiejś kontuzji. Więc sobie rolujemy. I tak jak mówię, tam gdzie czujemy jakiś ból, się zatrzymujemy, dociskamy całym ciężarem ciała. Ja też osobiście jestem za tym, że jeżeli mamy jakiś gorszy problem, no to trzeba iść z tym do jakiegoś specjalisty, fizjoterapeuty, którego w sumie ciężko jest też znaleźć, który jest dobry. Czasami na przykład, jak mamy z kolanami problem, czy cokolwiek, myślimy, może to stawy, może coś, może za bardzo przeciążyliśmy. A tak naprawdę może po prostu nam mięsień uciska jakiś nerw, tak? No ale mówię, to trzeba się dowiedzieć od specjalisty, albo właśnie próbować rolki. Moim zdaniem to jest super sprawa i bardzo polecam. Ewentualnie opcja dla leniwych. Możecie skorzystać z gana, który też w jakiś sposób rozluźni wasze mięśnie. Ja ten akurat kupiłem na eBayu. Wydawał mi się dość solidny i faktycznie jest dość konkretny, bo naprawdę ta moc jest dość duża. Ale generalnie i tak nie jest to takie mocne jak przy wykorzystaniu rolki. Z tym, że no przy tej rolce naprawdę trzeba się namachać. Ja to czasami jestem opłacony bardziej niż po treningu. Jak spędzę na tej rolce 15, czy tam góra 15 minut, 15-20 chciałem powiedzieć, ale zazwyczaj to było mniej. Wspomnę wam właśnie, jak miałem podczas przygotowania do zawodów spore problemy z kolanami. Byłem kilka razy u fizjo, z tym, że powiedzmy nie zrobiłem takiego jakby rozpoznania, poszedłem do pierwszego lepszego, byłem u niego kilka razy, to jeszcze był młody chłopak i za wiele mi po prostu nie pomógł, bardziej mnie jakby relaksował te mięśnie niż naprawdę dociskał na tyle mocno, żeby rozluźnić te miejsca, które były problematyczne. Ja też wtedy do końca nie wiedziałem, czy to na pewno
jest problem z pospinanymi czwórkami, czy może coś typowo z kolanami, stawy, ścięgna i tak dalej, ale później okazało się właśnie, że to było spowodowane pospinanymi mięśniami. Próbowałem też używać gana, też to za wiele nie pomogło i dopiero właśnie jak zacząłem regularnie 2, 3 czy nawet 4 razy w tygodniu korzystać z rolki, plus zacząłem chodzić do innego fizjoterapeuty, który no bardziej profesjonalnie do tego podszedł. Też stosował metody igłowania, ogólnie znał się na rzeczy. Dopiero poczułem ulgę i ta ulga była naprawdę praktycznie po jednej już sesji. Także podsumowując, można z tego korzystać. Można też z tego korzystać bardziej jako profilaktyka, ale jeżeli macie jakiś konkretny problem, to fajnie udać się do kogoś, kto się zna. Z tym, że najpierw popatrzcie może na opinię, spytajcie się kogoś, żeby trafić do osoby, która faktycznie ma jakąś wiedzę, a nie tylko próbuje od Was wyciągnąć kasę. Powoli zbliżamy się do końca dnia. Jestem dalej w trakcie montowania filmu. Już została mi końcówka. Będziemy niedługo zbierali się na kolację, bo już jest godzina, no prawie 21. Także zapraszam Was do obejrzenia całego materiału. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i czekajcie na więcej.